Cześć, nazywam się Kacper Lisowski, jestem reżyserem filmu dokumentalnego na temat niszczenia państwa prawa. Od prawie 2 lat śledzimy chaos w polskim systemie prawnym wraz z naszymi bohaterami, sędziami, prokuratorami i adwokatami. Są wśród nich ci najbardziej znienawidzeni przez władzę. Igor Tuleja, Waldemar Żurek, Krystian Markiewicz, Dorota Zabłudowska, Krzysztof Parchimowicz, Inicjatywa Wolne Sądy. To wszystko ludzie, którzy w walce o to, by Polska była państwem prawa, rzucili na szale swój los, swoją karierę, swoje życie prywatne, być może swoją wolność. W filmie widzimy ich odwagę i widzimy ich strach, kiedy stają przeciwko państwu w nierównej walce, kiedy sprzeciwiają się tak zwanej reformie sądownictwa, która nie jest żadną reformą. Reforma służyłaby obywatelom, doprowadziłaby do bardziej sprawiedliwych wyroków, usprawniłaby pracę sądów, ale nic takiego się nie dzieje i nie może się dziać, bo naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o władzę. Władzę nieposkromioną mechanizmami demokratycznymi, trójpodziałem władzy, niezawisłymi sądami, traktatami z Unią Europejską. Nasz film to opowieść o walce o wolność. Zaczynaliśmy go jako neutralni obserwatorzy, a kończymy jako filmowcy zaangażowani. Po drodze dużo zobaczyliśmy i chcemy wam to w filmie pokazać. Byliśmy w Sejmie w trakcie uchwalania ustawy kagańcowej, byliśmy w Sądzie Najwyższym, byliśmy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, byliśmy na protestach strajku kobiet. Wyrok skorumpowanego Trybunału Konstytucyjnego wszystkim nam pokazał, co się dzieje, kiedy nie ma u nas państwa prawa. Jest to, jest policja na ulicach i ludzie na ulicach. Jeszcze nie ma u nas Majdanu, tak jak na Ukrainie. Jeszcze nie sadzają sędziów do więzienia, tak jak w Turcji. Jeszcze nie strzelają do demonstrantów, tak jak na Białorusi, ale widać wyraźnie, że zmierzamy w kierunku państwa autorytarnego. Jeśli wkurza cię to, co ta władza robi z ludźmi, jeśli dziwisz się, że jeszcze nie wszyscy to widzą, jeśli ty chciałbyś coś z tym zrobić, ten film jest dla ciebie. Wesprzyj nas, bo ten film jest ważny dla nas wszystkich. Robimy go kompletnie niezależnie, bez wsparcia instytucji państwowych czy wielkich graczy medialnych. To jest taka nasza cegiełka, którą dorzucamy do tego, żeby Polska była fajnym krajem, przyjaznym, w którym obowiązują czytelne reguły gry i w którym chce się żyć. Pomóżcie nam. Dzięki.